Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about Dungeons and Dragons, and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? A, gdzie jest wódka? Część 166, 167. Boska korespondencja. Od pewnego czasu w torbach kurierów królewskich zaczęły pojawiać się w sposób magiczny listy bez nadającego. Wszystkie były zaadresowane do Agernanosa, a takich przesyłek listowych otrzymywał 2 na tydzień. W środku znajdował się list na papierze czystym, równym i białym, ale z treścią zapisaną bardzo bogatą formą smoczego języka. Agernanos poszedł z tym do Baltazara, który najlepiej znał ten język, ale przypuszczenia demona były prawidłowe. Słowa może i się zgadzały, ale były niepoukładane, a nawet jeśli udałoby się to ułożyć, to ma się wrażenie, że kilku słów brakuje, a niektóre nie pasują do pozostałych. Agernanos czeka z Baltazarem na kolejne listy, których łącznie dostarczono 112. To jednak nie pomogło. Słów było za dużo i można z nich było ułożyć najróżniejsze zdania, ale wtedy wpadł na pomysł Baltazar. Listy trzeba było powiązać z numerem porządkowym kuriera, miejsca jego działalności jako kolejność zasiedlenia wysp i zobaczyć, czy słowa danej sekwencji mają sens. I mają. Słowa ułożyły się w zdanie: szukaj wrót, co o wzniesieniu gwiazdy lśnią jak najczerniejszą czarną dziura, a na skrzydłach nosi numery mocy. Reszta listu może też coś znaczyła, ale Baltazar skierował Agernanosa do Runhadara, który dokładnie wiedział, o jakie miejsce chodzi. Była to podziemna forteca pradawnych, budynek, który jako jedyny przetrwał na Ikrahan dzięki zalaniu konstrukcji przez obecną strukturę wulkanu. Brama rzeczywiście nie odbija światła, a na skrzydłach drzwi wyrzeźbione były numery, które nie wiadomo z jakich powodów zostały nazwane numerami mocy. Aby wejść do środka, trzeba było powciskać wszystkie przyciski ukryte gdzieś w bogato zdobionej płaskorzeźbie. Jak się okazało, było ich tyle samo co otrzymanych listów, więc trzeba było się trochę namęczyć. Wrota odblokowywały się i wsunęły pod ziemię, otwierając drogę do podziemi zalanej przez wulkan fortecy. Runhadar pozwolił elitarnemu oddziałowi wejść do środka, ale na wszelki wypadek został przed wrotami, jakby się czegoś spodziewał. W przeciwieństwie do bramy, wnętrze nie było zbyt ciekawe. Ściany były gładkie, jakby je ktoś ręcznie szlifował, albo jakby ktoś wykorzystał magię, aby skonstruować to miejsce. Co kilka metrów ze ściany wystawała kolumna, a w dziurze na niej leżał magią nasączony kryształ rozświetlający mrok. Część tuneli była zawalona, a miejsce z perspektywy osoby, która tam jest, wyglądała na lawirynt. Agernanos jednak prowadził demony jakby w szumie, który ogarniał fortecę, słyszał czyjś głos. Im bliżej celu byli, tym wyraźniej było słychać głos mówiący pradawnym językiem. Po kilkunastu zakrętach demony doszły do wielkiej areny, na której stała klatka z metali pradawnych, a w środku siedział Artefaktus. Był prawie całkowicie zasłonięty elementami emanującymi żarem i poruszał się na 4 nogach. Agernanus szedł na arenę, a strażnikom kazał się rozejrzeć po fortecy albo zostać tu, bo głos kazał pokonać bestię samemu, jeśli chce przejść test. Strażnicy usiedli, a legenda sięgnęła po broń. Klatka się otworzyła, a Artefaktus spokojnie stał, dopóki nie rozbrzmiał dźwięk rogu. Bestia zaczęła się szarpać i rozpoczęła atak. Agernanos musiał pilnować się i czekać na moment, aż się odsłoni, bo atakowanie na ślepo źle się skończy. Bestia raz się odsłoniła, Agernanos wbił ostrze, ale nagle stwór odskoczył, szybko podbiegł, odgryzł Agernanosowi lewą rękę i zataranował go, wypalając dziurę w pancerzu i łamiąc prawy róg. Lewy róg dopiero co odrósł, a ręka na szczęście przytopiła się, więc nie było dużo krwi. Legenda rzuciła swój miecz i wzbiła się w powietrze. Demon wyrwał jeden spręt z klatki, bo zrozumiał, że Artefaktus nie może zniszczyć tego metalu. Ciosy szły jeden po drugim, a gdy bestia zmęczyła się, Agernanos wbił pręt bestii w pysk, że aż wyszedł ogonem. Bestia wydała z siebie rozpaczliwy krzyk i zaczęło się rozsypywać. Demony zaczęły opatrywać rękę Agernanosa, który ponownie usłyszał głos mówiący: pokonałeś siłą i wiedzą, teraz czekaj. Wiadomość nadejdzie, gdy wyzdrowiejesz. Po czym wrócił z oddziałem do Mgławicy.
I w ten oto właśnie magiczny sposób król doszedł do wniosku, że czarny metal, który pradawni tworzyli, wykorzystywali do walki albo do celów rytualnych, jest specjalną mieszanką, która jest wytrzymalsza niż żarzący się artefaktyczny element krążący dookoła ciała artefaktusa. No a to, że Argernanos przy okazji stracił rękę, to niestety szkoda. Na szczęście, jako że to są demony, to ta ręka kiedyś mu odrośnie, tylko że prawdopodobnie zajmie to jakieś 500 lat. No, także to było na tyle. Do następnego odcinka.